Witam serdecznie w kolejnym odcinku programu Rozmowa Niezależna. Jan Przemyłski. Dzisiaj naszym gościem jest wiceprezes Porozumienia, poseł Zjednoczonej Prawicy, pan Zbigniew Gryglas. Witam pana, witam serdecznie państwa w nowym roku i na początku, życzenia. Jeśli mogę, chciałbym złożyć państwu życzenia wszelkiej pomyślności w tym nowym roku, realizacji państwa zamierzeń, zwyczajnie szczęścia w nowym roku, natomiast naszej ojczyźnie rozwoju, dalszego takiego rozwoju, z jakim mieliśmy do czynienia w roku ubiegłym, żeby ten rozwój nie został zahamowany, zatrzymany, no i żeby nasza ojczyzna była bezpieczna, byśmy żyli wszyscy w pokoju, to jest niezwykle ważne. My całą redakcją jak najbardziej dołączamy się do tych życzeń. Panie pośle, ale teraz chciałem z panem porozmawiać na temat kolejnych problemów w Europie, Polski. To znaczy, była ostatnio awantura o to, że ceny prądu, ceny energii mają wzrosnąć. Rząd przygotował projekt, który zahamowałby te podwyżki. Niestety ten projekt nie spodobał się Komisji Europejskiej. O co chodzi znowu? To znaczy, że Komisja Europejska decyduje, że rząd polski nie może polepszać życia czy ułatwiać życia swoich obywateli? Proszę państwa, sprawa jest dosyć skomplikowana, bo źródło problemu tkwi, jak wyjaśniał to szczegółowo premier z mównicy sejmowej, tkwi w latach ubiegłych. Polska w roku 2008, a tak naprawdę najbardziej w 2014, głosem wtedy ówczesnej premier Ewy Kopacz, zgodziła się na nowe regulacje dotyczące polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Te regulacje, w szczególności ten system handlu emisjami, który jest takim systemem bardzo kontrowersyjnym, budzącym wiele wątpliwości w Europie, w całej Europie, ale ten system bardzo mocno uderza w naszą gospodarkę. Dlaczego on uderza w Polskę szczególnie? Bo Polska w 80% produkuje swoją energię elektryczną z węgla, a to kamiennego, a to brunatnego. Więc jesteśmy w takiej najgorszej w Europie sytuacji. Niemcy, którzy przedstawiają się jako kraj taki bardzo ekologiczny, inwestujący w odnawialne źródła energii, no wciąż 40% energii produkują z węgla, głównie brunatnego, spalają go znacznie więcej niż Polska, trzykrotnie więcej, więc warto to podkreślać, żeby nie było takiego obrazu, że czyste Niemcy i brudna Polska. To zupełnie nieuprawnione twierdzenie. Niemcy emitują dwukrotnie więcej dwutlenku węgla do atmosfery niż Polska, tylko w zakresie elektroenergetyki. To czemu Polsce się cały czas zatobrywa? Polskę się stawia pod pręgierzem z różnych okazji, jakie tylko się nadarzają, a to praworządność, a to w tej chwili ceny energii. No, ja wielokrotnie to wyjaśniałem. To już dla mnie nie jest wojna z Polską taka merytoryczna, która by miała jakieś podstawy formalne czy podstawy właśnie merytoryczne. To jest wojna ideologiczna. Polska ma inną wizję rozwoju Europy. My mówimy, opowiadamy się za Europą ojczyzn, taką jak ona była projektowana przez ojców założycieli, przez ludzi, którzy dzisiaj są, dwóch z nich są kandydatami na ołtarze. Więc to naprawdę były osoby racjonalne, myśleli przede wszystkim o tym, by ochronić Europę przed kolejnym konfliktem, który w okresie zimnej wojny rysował się. Było takie zagrożenie bardzo poważne. Dzisiaj wcale też nie jesteśmy daleko od tych zagrożeń, musimy o tym pamiętać, ale trzeba wracać do tych idei ojców założycieli, by rzeczywiście koncentrować się na najważniejszych sprawach, a nie budować Europy pod hasłami liberalnymi, takimi neoliberalnymi. Nawet trochę bardziej, można powiedzieć, na lewo skręcającymi. No tak, nawet lewicowymi bardzo mocno. To jest bardzo wątpliwe. No i przede wszystkim to dążenie do federacji, do budowy wielkiego państwa europejskiego. Ja myślę, że nie Stany Zjednoczone Europy. Ja myślę, że nie tylko my Polacy, ale też Węgrzy, też Czesi. Coraz częściej mówią to też Francuzi, ubierając te swoje żółte kamizelki, też wyrażają takie wotum nieufności wobec elit francuskich, elit europejskich. Mówią tak, no jesteśmy przede wszystkim Francuzami, my jesteśmy Polakami, Czechami, a
dopiero w drugiej kolejności członkami tej rodziny państw europejskich, które chcą współpracować, żeby po pierwsze oddalić widmo zagrożenia wojennego, by wszelkie konflikty były rozwiązywane przy stole negocjacyjnym w drodze porozumienia, a po drugie, żeby zwyczajnie współpracować, bo dzisiaj takimi głównymi aktorami na scenie gospodarczej świata są z jednej strony Stany Zjednoczone, drugie wielka gospodarka chińska, więc my musimy tworzyć takie większe organizmy. To jest racjonalne. No ale to nie oznacza, że musimy tworzyć rząd w Brukseli, tworzyć i być podwładnymi tak naprawdę z elit zachodnich. Tym bardziej, że te elity zdają się nas uważać za taki kraj, no, mało rozwinięty, mało inteligentny. Gorszej kategorii, tak. Niestety, to przykro słyszeć, ale tak się coraz częściej w Europie dzieje. No, my jesteśmy dumnym narodem, jesteśmy krajem, który dzisiaj się bardzo dynamicznie rozwija. A jak była tutaj kanclerz Merkel, no to chcąc nie chcąc musiała zauważyć, że nasze obroty z Niemcami są już znacząco wyższe od obrotów z Rosją, że obroty krajów wyszehradzkich z Niemcami przegoniły już te, które są z Francją. A więc naprawdę centrum Europy przesuwa się na wschód. Czas zauważyć, że tutaj są też dumne narody, które mają swoje racje i trzeba piękną nas zwyczajnie historię. I piękną historię, nas trzeba zwyczajnie słuchać. Chcielibyśmy w tym wypracowywaniu takiej strategii rozwoju Europy w przyszłości uczestniczyć, bo mamy do tego równe prawo. To jest Unia Europejska równych narodów, równych podmiotów, a nie tylko tych państw głównych, które nadają ton, które nadawały ton Unii przez długie lata, myślę o Francji i Niemiec. Panie pośle, zostawiamy politykę europejską trochę już za nami. Teraz chciałbym z panem porozmawiać na temat polityki naszej tutaj w ojczyźnie, to znaczy ranking zaufania opozycji, polityków opozycji. Co ciekawe, liderem zaufania i uznawanym za przywódcą opozycji nie jest Grzegorz Schetyna, a został nim Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak to się stało? Czy to bardziej wyważona taka, bardziej wyważone bycie pana Kosiniaka-Kamysza przeważyło, czy to jednak, no nie wiem, co według pana tutaj się zadziało, tak, że to jednak Władysław Kosiniak-Kamysz, a nie Ryszard Petru czy Grzegorz Schetyna są uznawani jako za lidera opozycji? Ja myślę, że tutaj odegrałyby główną rolę dwie kwestie. Pierwsza to taka osobowość Władysława Kosiniaka-Kamysza, który rzeczywiście jest takim człowiekiem spokojnym, człowiekiem kompromisu, człowiekiem, który potrafi rozmawiać z wieloma osobami, z wieloma politykami różnych opcji, więc ma tą zdolność do zawierania kompromisów znacznie większą niż Grzegorz Schetyna. No i druga kwestia, która przesądziła o tym, że to nie Schetyna wygrał tą rywalizację, a jest na dalszym, tam chyba czwartym nawet miejscu, z tego co pamiętam, to, że doprowadził do takiego wrogiego przejęcia w ostatnim okresie posłów z partii, z którą miał przecież tworzyć koalicję. No ja myślę, że to ruch, który został uznany za sprawny z punktu widzenia zarządzania partią, ale to jest ruch PR-owo. Ruch, który w przyszłości w moim przekonaniu uniemożliwi konstruowanie jakichkolwiek szerszych obozów, koalicji, dlatego że wszyscy gdzieś będą mieli w świadomości, że mogą zostać uśpieni, mówiąc kolokwialnie, przez Grzegorza Schetynę, po czym ich struktury, ich ludzie będą przez tą partię przejęci. To jest bardzo zły ruch, który nie buduje zaufania i który w moim przekonaniu utrudni lub nawet uniemożliwi w przyszłości konstrukcję takiej szerszej platformy w łonie opozycji. Czyli myśli pan, że nie pójdą pod jednym szyldem wszystkie frakcje opozycyjne w najbliższych wyborach? Będzie bardzo trudno.
już ten ruch PSL-u, który proponuje, by wystartować w wyborach europejskich w ramach Europejskiej Partii Ludowej, no to z kolei eliminowałoby Nowoczesną. Z drugiej strony koalicja z Nowoczesną, w której jest Barbara Nowacka, ostatnio proponuje jakąś ustawę antyklerykalną, antykościelną. Słyszymy o takich projektach. Więc myślę, że elektorat PSL-u no, będzie miał tu wielką trudność, żeby zaakceptować tego typu rozwiązania ideologiczne, takie no, bardzo skrajne. Ja w ogóle nie rozumiem tego projektu. Przecież mamy obowiązujący konkordat, który reguluje stosunki państwo-kościół i no, jest, może nie jesteśmy szczęśliwi z tych regulacji do końca, ale to jest jednak wypracowany kompromis. Wypracowany kompromis, on trwa przez bardzo wiele lat i myślę, że nawet ci, którzy chcieliby go troszkę poprawić w kierunku no, przyznania Kościołowi w Polsce takiej większej pozycji, no bo on zasługuje na tą pozycję. No, ja często to powtarzam, ale kiedy Polski nie było na mapach, to ona była w świątyniach, więc naprawdę jesteśmy tak bardzo ściśle związani jako naród, jako państwo z naszą wiarą. To są nasze korzenie, to jest element naszej tożsamości narodowej i winniśmy Kościołowi, zresztą Kościół to my wszyscy, winniśmy Kościołowi jako instytucji także my tutaj pewną wdzięczność za ten trudny okres niewoli, a później także okres PRL-u. Panie pośle, jeszcze na koniec tak krótko chciałem z panem poruszyć temat wyroku, który zapadł ostatnio przed Krakowskim Sądem Okręgowym, dotyczącego stacji CDF, serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie. Wiemy, że tam w tym serialu, w tej produkcji żołnierze Armii Krajowej zostali przedstawieni jako współwinni zagładzie Żydów. Krakowski sąd stwierdził, że jednak to było naruszenie dóbr osobistych. Polski powód, polski żołnierz Armii Krajowej ma otrzymać od CDF 20 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Oprócz tego CDF ma przeprosić, ma taką planszę zainstalować przed każdą emisją serialu, która będzie informowała o prawdziwej roli żołnierzy AK. Chyba wyrok przełomowy, prawda? Wyrok bardzo ważny. Ja przede wszystkim w pierwszym rzędzie chciałbym serdecznie podziękować, wyrazić wdzięczność olbrzymią w imieniu całego narodu, no wszystkich nas Polaków, panu kapitanowi Zbigniewowi Rydłowskiemu za to, że tak pięknie bronił Polski, bo bronił dobrego imienia naszego kraju. Ja nie zapomnę nigdy jego wzruszających słów. Powiedział, że no, nigdy nie przypuszczał, że będzie musiał po tych trudnych przeżyciach, że będzie musiał występować w takiej roli. I prosił nas, następne pokolenia, żebyśmy kontynuowali tą misję, żebyśmy dobrego imienia Polski zawsze bronili, bo no jest rzeczą niedopuszczalną, że Niemcy, naród, który wyrządził nam tak wielkie szkody, tak wielkie zbrodnie, 6 milionów Polaków, obywateli polskich zamordowanych, wielkie zniszczenia łącznie z zrujnowaniem naszej stolicy, że dzisiaj no, przedstawiciele tego narodu mogą zrobić taki film, w którym będzie tyle kłamstwa, tyle prób takiego relatywizowania odpowiedzialności Niemców za zbrodnie II wojny, takiego wybielania ich roli w tym procesie. No, niestety, ale to jest od wielu już lat element niemieckiej polityki historycznej. I proszę zobaczyć jeszcze jedną rzecz, że oni nie przyjmują tego wyroku, tylko od razu już powiedzieli, że będą się odwoływali do instytucji europejskich. To znaczy, że ta walka o prawdę historyczną będzie trwała. Ten wyrok jest i tak, myślę, bardzo łaskawy dla stacji ZDF i byłoby wskazane właściwe, żeby z pokorą przyjęli ten wyrok i go wykonali. Więc to, że się odwołują, jest dla mnie bardzo, bardzo przykre. Myślę, przykre jest dla nas wszystkich. No, ja spotykałem w swoim życiu różnych Niemców. Niektórych wrażliwych, którzy mieli takie poczucie winy za swoich ojców, za swoje matki.
za to, co oni nam zrobili, ale dzisiaj widzę, że zaczyna dominować w społeczeństwie niemieckim inne przekonanie, że no tak jak to powiedział kiedyś kanclerz Schröder kilka lat temu, powiedział, okres, w którym przepraszaliśmy za drugą wojnę, już się zakończył. Ja myślę, że nic bardziej błędnego, ten okres się nie zakończył, bo Niemcy się zwyczajnie nie rozliczyli z tą przeszłością. Panie pośle, bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja tylko przypomnę, że naszym gościem był wiceprzewodniczący porozumienia, pan Zbigniew Gryglas. Dziękuję i zapraszam państwa na kolejny odcinek. Dziękuję.